Gwiazdo śliczna, wspaniała, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Drodzy i kochani bracia i siostry, pozwólcie, że na początku tej świętej Eucharystii z wielką radością każdego i każdą z was przywitam tu w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, w świętym miejscu, w którym wpatrywać się możemy znowu w oblicze Bożej Matki i uczyć się od niej drogi do naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Niech to się właśnie wydarzy w tej Eucharystii. Ja sprawuję tę mszę świętą, prosząc o uzdrowienie dla Katarzyny Przychodzeń. Ojciec Stanisław modli się o zdrowie dla Czesławy Bai. Ojciec Roman poleca Panu Bogu życie wieczne, świętej pamięci Jana Wańczyk. Ojciec Paweł modli się o błogosławieństwo Boże i opiekę dla Bronisławy i Jadwigi. Ojciec Melchior modli się w 30. rocznicę ślubu Krystyny i Wojciecha Kornaga. Ojciec Arkadiusz poleca tę mszę świętą, składa tę mszę świętą za świętej pamięci Jana Sitarz. Ksiądz Andrzej modli się w intencji rodzeństwa Tadeusza, Krystyny i Ireny. Ksiądz Włodzimierz, odar życia wiecznego dla świętej pamięci Wincentego, Genowefy, Andrzeja, Piotra, wszystkich z rodziny Wójcików. Bardzo serdecznie pragnę przywitać przewodniczącego tej liturgii, księdza proboszcza z miejscowości Kolniczki, który przybywa tutaj już po raz kolejny, bodajże 31. Pamiętam, że miałem szczęście powitać tę samą pielgrzymkę rok temu, podczas 30. jubileuszowej pielgrzymki na Jasną Górę, i po raz 31. przybywa tu ksiądz proboszcz z dziećmi pierwszokomunijnymi oraz ich rodzicami, opiekunami. Bardzo się cieszymy, kochane dzieci pierwszokomunijne, z waszej tu obecności. Wpatrujcie się w Matkę Bożą z wielką radością i miłością i w niej szukajcie swojej drogi do Pana Jezusa, waszego największego przyjaciela. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy jak najgodniej mogli sprawować przenajświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się.
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia. Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem Twoim obrońcą. Nagroda Twoja będzie sowita. Abram rzekł: O Panie mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka. Przyszłym ze spadkobiercą mojej majątności jest Damasjańczyk Eliezer. I mówił: Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa: Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego: Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur Chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram: O Panie mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymałem go na własność? Wtedy Pan rzekł: Wybierz dla mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby by ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nadstał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym, jak gdyby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu Twemu daję ten kraj od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat. Oto słowo Boże. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów, śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego,
synowie Jakuba, jego wybrańcy. On Pan jest naszym Bogiem, jego wyroki obejmują świat cały. I pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędze danej Izaakowi. Będę. Kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity. Alleluja, alleluja, alleluja. Panu z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona ściernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc poznacie ich po ich owocach. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani bracia i kochane siostry, po raz kolejny otrzymujemy przepiękne słowo, które jest darem Pana Boga dla nas i darem, który ma służyć naszemu nawróceniu. To słowo jest po to, byśmy przyjęli je w swoim sercu i żeby to słowo nasze serca pokonało, żeby tych serc bardzo głęboko dotknęło, a potem zrodziło dobry owoc. Historia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, wpisuje się niezwykle także w dzisiejszy dzień, bo przecież dziś jest Dzień Taty, Dzień Ojca. I to jest bardzo dobry moment, żeby przeczytać czytanie z Księgi Rodzaju, które przed chwilą usłyszeliśmy. Historia o człowieku, którego nie znamy. Bo gdybyśmy zapytali, kto to jest Abraham, wielu z nas znałoby odpowiedź. Ale to czytanie, które przed chwilą jedna z dziewczynek pierwszokomunijnych nam przeczytała, to czytanie o kimś innym, nie o Abrahamie. To czytanie o człowieku, który ma na imię Abram. Różnica między tymi dwoma słowami jest zasadnicza, bo Abram to ojciec, ale nie wiadomo kogo. Ojciec bez synów, ojciec bez dzieci. Ojciec, który nie ma się czym pochwalić, nie ma z czego być dumnym, jest sam dla siebie, osamotniony, wsobny, może nawet egocentryczny.
zadumany tylko nad swoimi marzeniami, bo marzenia ma wielkie i plany ma wielkie. A Abraham oznacza ojca wielu, ojca narodów, tego, w którym cały ciężar uwagi, cały ciężar odpowiedzialności przeniósł się z osoby ojca na tych, których zrodził. To jest coś bardzo niezwykłego, bo dokonuje się dzisiaj w pierwszym czytaniu na naszych oczach. W którym momencie stało się możliwe to, że ten starożytny człowiek, nomada, który miał owszem namiot i jakieś stado i właśnie wielkie marzenia, w którym momencie on stał się ojcem? Przeczytaliśmy to dzisiaj. Stał się ojcem w dniu, w którym zaczął czcić Boga. Stał się ojcem w dniu, w którym zrozumiał, że jego plany i marzenia nigdy się nie wypełnią, jeżeli on Bogu nie zaufa, jeżeli Bogu nie złoży ofiary, jeżeli Bogu nie powierzy tego, co jest pragnieniem jego serca. I dzieje się to w sposób bardzo trudny, być może bardzo dobrze, że to czytanie przeczytała nam kilkuletnia dziewczynka, bo dzięki temu być może w sercu nawet zrodził się jakiś bunt, jakieś przerażenie, bo małe dziecko czytało nam przed chwilą o tym, jak Abram przepaławia zwierzęta, a potem do tego mięsa zlatują się sępy. To są słowa, których się nie słyszy w ustach dzieci. I dobrze, żeby te słowa nas dzisiaj poruszyły. Co to znaczy? Czego nas Bóg uczy w tym słowie? Może wpierw tego, żeby wyraźnie rozdzielać dobro od zła, wyraźnie rozdzielać jedno od drugiego. Żyjemy w takim niemądrym świecie, w którym panuje przekonanie o tak zwanej równości i to jeszcze pół biedy. Najgorsze jest to, że wmawia nam się w granicach tej równości czy w ramach tej równości, że ponieważ wszystko jest różnorodne, to wszystko jest równie dobre. A to nieprawda. Nie wszystko jest równie dobre. Jeżeli wszystko jest równie dobre, to nie warto dobrze żyć. Nie warto się o nic starać. Nic nie warto budować. O niczym nie warto marzyć. Jeśli każdy sposób życia jest równie dobry, jeśli każdy wybór jest równie dobry, to ostatecznie żaden wybór nie jest dobry i żaden styl życia nie jest dobry. Na szczęście w rzeczywistości taka równość nie występuje. W rzeczywistości wyraźnie widzimy, że życiorysy dzielą się na lepsze i gorsze, że rodziny się dzielą na lepsze i gorsze, takie, którym się piękniej udało i takim, którym słabiej, że małżeństwa się dzielą na lepsze i gorsze, że wybory życiowe mogą być lepsze i gorsze. I być może ten obraz dzisiejszy, dosyć okrutny, z Księgi Rodzaju jest właśnie o tym, żeby rozdzielać dobro od zła. Każde ojcostwo, także ojcostwo Abrama, Abrahama, bo to ten sam człowiek, to jest ojcostwo zakorzenione w ojcostwie Boga Ojca. A Bóg Ojciec zaczął dzieło stwórcze od rozdzielania. Oddzielił niebo od ziemi, oddzielił lądy od mórz, ptaki powietrzne od ryb morskich, światło od ciemności. Więc może tajemnicą ojcostwa, którą wszyscy powinniśmy dzisiaj odkryć, jest tajemnica rozdzielania tego, co dobre i złe, i wybierania dobra, i wybierania tego, co najważniejsze, najpiękniejsze, najmądrzejsze. Widzimy, że tego wyboru dokonał Abraham. Dokładnie o tym samym mówić będzie Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii.
Przypatrzcie się tym, którzy są dla was pasterzami. Słowo pasterz jest bardzo blisko słowa ojciec. W języku hebrajskim pasterz, ojciec i król to niemalże to samo słowo. Przypatrujcie się tym, którzy wam pasterzują i oddzielajcie. Zastanawiajcie się, ale tak naprawdę bardzo ważne jest, żeby nie szukać zła i dobra na zewnątrz siebie i nie przypatrywać się oceniając, kto obok mnie jest dobry, a kto zły. Bardziej, żeby zadumać się, zastanowić w świetle Bożym, jak ta granica przebiega we mnie, czy to we mnie nie ma takiego pasterza, który czasami jest wilkiem. Kogoś, kto przybiera postać dobrego, mądrego, łaskawego, hojnego, cierpliwego, wybaczającego, serdecznego, ale w środku jest wilk, który by rozszarpał. To jest to niebezpieczeństwo, które bardzo nam grozi i o tym także mówi dzisiaj Jezus, bo proponuje natychmiast rozwiązanie. Mówi, jeśli nie wiesz, to przypatrz się owocom, bo ze złego drzewa nigdy nie wyrośnie dobry owoc. Tak, ta dzisiejsza Ewangelia jest bardzo o ojcach, o odpowiedzialności ojców. Jest o odpowiedzialności tych, którzy biorą na siebie troskę o jakąkolwiek wspólnotę, czy o rodzinę, czy o wspólnotę obywatelską, czy o wspólnotę parafialną, o wspólnotę wiernych. To jest ciągle to samo pytanie, jakim chcę być ojcem? Jest pewnym paradoksem, że to pytanie pojawia się nam w dniu, w którym pielgrzymujemy do matki. Ale tak, właśnie tak to się z reguły w rodzinach odbywa, że piękne ojcostwo rozpoznaje się w oczach pięknych matek. Święte ojcostwo rozpoznaje się w czynach świętych matek. Bo kim jest matka? Taka najprostsza definicja powie nam, że matka to jest ta, która rodzi, która karmi i która wybacza. I jeśli mamy taką definicję matki, ta, która rodzi, karmi i wybacza, to poszukajmy jeszcze definicji ojca i pewnie będzie bardzo bliska. Ojciec to ten, który karmi, wybacza i nadaje wartość. Bo człowiek musi się urodzić dwa razy. Wpierw musi się urodzić z matki i być otoczony jej miłością, jej czułością, jej serdecznością, wejść z nią w więź biologiczną, fizjologiczną, emocjonalną głęboko. A potem musi się drugi raz urodzić z ojca, zobaczyć w ojca oczach akceptację dla siebie, dumę, podziw, miłość, doznać wybaczenia nie raz, a tysiąc razy. I wtedy rodzi się po raz drugi już jako dojrzały człowiek. Bardzo łatwo tą drogę zobaczyć, czytając Ewangelię o Jezusie Chrystusie, która rzeczywiście zaczyna się w betlejemskim żłóbku, wtedy, gdy Matka Najświętsza to dzieciątko przytula, karmi, przewija, potem przez 12 lat prowadzi przez życie, uczy w pierwszych kroków, uczy czytania, pewnie nawet uczy modlitwy, jakkolwiek paradoksalnie by to brzmiało. A potem na tej drodze Jezusa pojawia się wielkie pragnienie, żeby pobiec jeszcze raz do świątyni i żeby tam zostać. I mówi, muszę być tam, gdzie jest dom mojego Ojca. Bo najpiękniejsza i najbardziej kochana z matek i najmądrzejsza z matek nie da swojemu dziecku tego, co może dać ojciec, tak jak najwspanialszy, najmądrzejszy ojciec nie da swoim dzieciom tego, co może dać matka. I rola matki i rola ojca mają swoje etapy. Jezus Chrystus wpierw biegnie do świątyni,
tam pragnie pozostać, potem pozostaje posłuszny, ale na samym początku swojej działalności publicznej, kiedy wybiera swoją misję, to wchodzi na górę Tabor. I wchodzi na tą górę po to, żeby usłyszeć jedno przeważające, zmieniające wszystko zdanie. Takie zdanie, po którym jest w stanie przejść przez ziemię dobrze czyniąc, leczyć choroby, wyrzucać złe duchy, przetrwać drogę krzyżową, zmartwychwstać. I to jedno zdanie, które otrzymuje od Ojca, brzmi: oto mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Gdyby spróbować przetłumaczyć na język nam bardziej współczesny: oto mój kochany Syn, jestem z Niego dumny. Można śmiało powiedzieć, że Góra Tabor to są narodziny Jezusa z Ojca, tak jak Betlejem to były narodziny z Matki. I każde dziecko na świecie tego potrzebuje. Potrzebuje wpierw tej serdecznej, czułej, emocjonalnej miłości mamy, a potem potrzebuje tej potwierdzającej w człowieczeństwie, utwierdzającej w wierze, odkrywczej, dumnej miłości Ojca. To wszystko tu na Jasnej Górze jest możliwe. Tu na Jasną Górę przychodzi się słuchać Ewangelii o Jezusie Chrystusie, który przyszedł do nas po to, żeby nam pokazać oblicze Ojca, pokazać oblicze Boga, który jest Abba, tatusiem. I nawet jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której rozpoznajemy, że ci, którzy nam pasterzowali, nasi rodzice, nasi ojcowie, nasi pasterze w kościele, okazali się być drapieżnymi wilkami, nawet jeżeli tak, to tu na Jasnej Górze wpatrujemy się w przedziwne drzewo, drzewo straszne i złe, z którego wyrósł święty i dobry owoc. Wpatrujemy się w drzewo krzyża, drzewo, z którego narodziło się lekarstwo na życie wieczne. A to dlatego, że Jezus Chrystus, który na krzyżu dojrzewał do spotkania z Ojcem, mógł zawołać w pewnym momencie: w Twoje ręce powierzam ducha mego. Jeśli usłyszymy te słowa z całego serca, jeżeli dotrą do całej naszej ludzkiej głębi, to odkryjemy, że to są te same słowa, które wypowiedział Abram w Księdze Genezis. W Twoje ręce powierzam ducha mego. I tak jak Abram, który tak zaufał Bogu, tak uwierzył wbrew nadziei, otrzymał liczne potomstwo, z którego narodziły się narody, taki Jezus, który zaufał Bogu ponad wszystko, otrzymał liczne potomstwo, z którego narodził się ten święty naród, jakim jest Kościół. I z tego właśnie rodzi się pokarm na życie wieczne, owoc drzewa krzyża, komunia święta. Wpatrujemy się w Matkę Najświętszą po to, by taką Ewangelię, Ewangelię o naszym życiu, odnajdywać, odkrywać i przyjmować do swojego serca. Amen. Do Boga, który szuka swoich dzieci i pragnie ich prawdziwego dobra, wznieśmy nasze pokorne błagania. Za papieża i kolegium biskupów, aby podkreślali w swoim nauczaniu rolę małżeństwa i rodziny opartych na Bożych przykazaniach, Ciebie prosimy. O ustanie epidemii, za wszystkich nią dotkniętych, jak również i za tych, którzy spieszą im z pomocą, Ciebie prosimy.
za ojców rodzin w dniu ich święta, aby dumni z udziału w poczęciu i wychowaniu potomstwa czuwali nad jego rozwojem. Ciebie prosimy. Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do pierwszej komunii świętej i są tutaj obecne i nieobecne, za ich rodziców, aby Maryja swoją mocą prowadziła do swego Syna Jezusa Chrystusa przez całe ich życie. Ciebie prosimy. Za naszych drogich zmarłych, aby Pan przyjął ich do chwały nieba. Ciebie prosimy. Za nas, otaczających ołtarz Chrystusowy, abyśmy rozpoznając znaki czasu, odkrywali w naszym życiu działanie Bożej opatrzności. Ciebie prosimy. Boże, Ty podniosłeś małżeństwo do rangi sakramentu. Wysłuchaj naszego wołania, które do Ciebie zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowa, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebo.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby Twój lud wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi naszymi patronami i patronkami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego
i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien. Komunia będzie rozdzielana przez środek kaplicy. Prosimy pokornie zrobić przejście. Przed Twoim majestatem.
Świeć mi Twój promienny blask, o dobroci nieskończona, otwórz dla nas skarby łask. Chlebie życia przeobfity, nasyć duszy mojej głód, boski ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego chłód. Jezu, Tyś jest Zbawicielem, ustrzeż mnie od zgubnych wróg, bądź mi siłą i weselem, boś w tej chostni żywy Bóg. Dla miłości Matki Twojej racz wysłuchać prośbę mą, bądź miłością duszy mojej, nie garć moją cichą łzą. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją, przez stawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej. Uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Drogie dzieci, przyjęcie pierwszy raz Komunii Świętej to nie tylko radość, ale to także wielkie zadanie, które podejmujecie sami wobec Pana Jezusa, wobec Kościoła i wobec siebie. I dlatego też pragniemy oddać się w opiekę Matki Bożej, by sprostać temu zadaniu. Tak samo też i pragniemy oddać rodziców w ręce Maryi, by byli żywym światłem dla swoich pociech. Pod Twoją obronę Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu.